Poproszę kilka słów a propos dzisiejszego spotkania. Witam, dzień dobry. No, zacznę od gratulacji dla drużyny z Perpina za zwycięstwo. Byli bardzo zdeterminowani, żeby ten mecz wygrać, ponieważ walczą o play-offy. My tak naprawdę porażką w ostatnim meczu w Warszawie straciliśmy już szansę na play-offy, więc nam została gra tak naprawdę o to, żeby po prostu dograć sezon do końca. Ale w tym meczu też mieliśmy troszeczkę inne cele. Chcieliśmy dać więcej minut młodym zawodnikom oraz tym zawodnikom, którzy mniej grali, żeby też ogrywali się z tą ligą. Mam nadzieję, że to będzie procentowało w przyszłości. Dlatego m.in. Patryk grał 20 minut, Fryderyk Matusia grał 20 minut, także oczywiście nie umniejsza w żaden sposób sukcesu drużyny z Perpina, ale no, mówię, no, te cele nasze już były zupełnie inne na ten mecz niż na pewno cele zespołu z Perpina. Także gratuluję i życzę im powodzenia w dalszej walce o play-offy. Dziękuję bardzo. Patryk, jeżeli mógłbyś kilka słów a propos dzisiejszego spotkania? No ja myślę, że dzisiaj zawiodła nas skuteczność za 3 punkty i kiedy zespół z Perpina w trzeciej kwarcie wyszedł troszkę bardziej agresywnie, niestety nie trafiliśmy bardzo ważnych rzutów i przegrana kwarta 24-8 już zakończył się mecz porażką. Tam. Panie trenerze, trzecia kwarta 24-8 dla Deki i w czwartej kwarcie 28-14 dla Was. Jakby mógł trener powiedzieć, co się wydarzyło w tej trzeciej kwarcie i co Wy zrobiliście też w czwartej kwarcie, że wróciliście? Znaczy najnormalniej w świecie w trzeciej kwarcie, no, tak bardzo to uproszczę. W trzeciej kwarcie nie trafialiśmy, w czwartej trafialiśmy za 3, no, tak to można uprościć. Był moment trzeciej kwarty, kiedy mieliśmy 5 otwartych rzutów z rzędu, za 3 punkty nie trafiamy. Idzie jedna kontra, druga, zespół z Perpina trafia, rośnie ta przewaga 10-12. No i tak to się odbyło. W czwartej kwarcie już szaleńcza pogoń. Trafiliśmy kilka rzutów i dlatego za 3 punkty, trudniejszych nawet niż mieliśmy w trzeciej kwarcie. I dlatego dogoniliśmy te 5 punktów, ale no, na nic więcej dzisiaj nas niestety nie było stać. Plan na najbliższe 2 mecze? Taki sam jak dzisiaj. No, zagramy już szeroką rotacją. Na pewno damy młodym graczom więcej minut, żeby pograli. Tym graczom, którzy cały sezon też z nami pracowali ciężko, też damy więcej minut. A już do tej pory mieli mniej minut, dostaną po prostu więcej. Walczymy o zwycięstwo, ale no, tak jak mówię, no, sezon wynikowo się dla nas skończył, więc szukamy po prostu innych celów dla siebie.